Cześć, ja jestem Jay Dabrowski i powracamy do Heavy Raina. Jest czwartek, w grze oczywiście. 11.15 z tego co widziałem, a poziom deszczu już jest masakrycznie duży, więc Sean nam powoli umiera. Dlatego musimy wykonać szybko to zadanie. Teraz z tego co pamiętam, Ethan musi kogoś zabić. I tego kogoś chyba nie ma w domu, więc troszeczkę lipa, bo musimy to zrobić szybko. Inaczej nam Sean umrze. Utopi się. O! Co to za jakiś dziadek? Jakiś ojciec. O, ja ci dam przeklinać. Już cię miałem nie zabijać, bo wyglądasz przyjemnie. Ale ja ci dam przeklinać, mi to jeszcze na odcinku. Opa! Dobra, koniec tego, co? Spokojnie, stary, dobra? Wyluzu. No. Czego chcesz? O, mamy do czynienia z dealerem. I co, wyglądam jak śpun może, tak? To chciałeś mi powiedzieć? To, że jednego dnia wyglądam niekorzystnie, nie oznacza, że jestem śpunem. O kurde, Ethan, refleks. Czai się, czai z tym pistoletem na tego dziadka. Dawaj, krzesło, dobra. Nie, gitarą! Nie, co, taka fajna gitara. Dobra. Tak, już chciał klep. O kurde, dostaliśmy w ramię. Nie za fajnie. Tak dawno nie klikałem w tych grach, tak dawno nie grałem. No i super, zaraz ja tam chyba umrzę przez moją... Przez to, że jestem słaby zręcznościowo. No, dawaj, wychodź. R1! No, o kurde, jak się schował. O kurde, on ma chyba dzieci. Ale dobra. Nie. Dawaj, biegnij. Dum. Idealnie, dobrze, udało się. O i prawo. Okej. Okay. Teraz poczekaj. Dum. Znowu za wcześnie chyba kliknąłem. Biegnij, krzesłem go. Bęk. Nie ma. On ma większą giwerę ode mnie, to troszkę niesprawiedliwe. I kolejny pogodzie. No to... O, chyba się role odwróciły, koleżko. Nie ma to tamto. Czekaj, stary. Dam ci co tylko zechcesz. Mam towar, kasę też. Nie, bardziej to chcę twoje... To chcę cię zabić, a więc chyba się nie dogadamy. Nie zabijaj mnie. Mam dzieci. Oje, dziewczynki, patrz. To dlaczego Sara, jesteś dealerem, kurczę? A ta malutka... Narażasz się w sumie na niebezpieczeństwo. Proszę, człowieku. Dobra, koniec mordy. Chcę je jeszcze zobaczyć. Ja proszę, też chcę zobaczyć Shona, no niestety proszę, no. Nie strzelać. Znaczy mi teraz się go żal zrobił, ale nie, dobra, on jest dealerem. I przez niego ginie sporo osób. Ale nie mam wyjścia. Przez to, że sprzedaje narkotyki tym osobom. No. Wybacz. Dobra, robimy mu focie, wysyłamy tam, gdzie trzeba i... Okej, okay. Uśmiech! Proszę bardzo. O Jezu. Boże, Ethan. Tak blisko tutaj jest toaleta, a ty musiałeś aż tutaj. W sumie przed chwilą zabił człowieka, no ale dobra, no ten człowiek w sumie nie był aż tak niewinny, bo... No dobra, miał dzieci, ale każdy może mieć dzieci, on sprzedawał narkotyki ludziom. Więc mógł przyczynić się do śmierci wielu istnień, a przynajmniej do stracenia tych ludzi, zatracenia się przez narkotyki. W rękojeści. Co ty gadasz? Cały czas w rękojeści było to wszystko. Dobra. Jeszcze raz, dawaj. Pięknie. Okej, jest. Zobaczmy co u Shona. Wyobrażacie sobie, że on na przykład zrobi zadanie, otwarza sobie to wideo na żywo, a tam pokazane, że Shon już umarł, albo... Albo coś tego typu. Masa. Widać coś? Nie. O? Z jednej strony mi go żal, a z drugiej wszedł do tej wody bez szczepka i bez okularków. Co on, kurde? Tylko łyse osoby mogą wchodzić do wody bez szczepka. Tyle włosów tam wpadło do tej kanalizacji przez niego. Przecież już wiadomo, że to jest ulica Roosevelta, tylko nie ma całego adresu. O kurde, trochę lipa. Zabiliśmy go i przy okazji zostawiliśmy ślady, że to my, bo... Na pewno zbadają te żygi czy coś i wyjdzie, że to nasze żygi. No to pięknie. No to Ethan się chyba nie wymiga od więzienia. Oby tylko udało się ocalić Shona. Oby. Mamy czwartek, 13.32. Ten sam dzień, 2 godziny później. Mam na ciebie informację.
Właścicielem mieszkania przy Maple Street jest dr Adrian Baker. To był chirurg, który sprzedawał ćpunom narkotyki na lewo. Dorobił się małej fortuny, wykupując mieszkania za bezcen, w tym też to na Maple Street. W końcu go złapali. Odsiedział parę miesięcy w więzieniu, no i odebrano mu licencję. Ciekawe. Okej. Dzięki za informację, Sam. Odwdzięczę się. Hej, Matt. Tylko uważaj, dobra? Postaram się. Spoko. Później pogadamy. Skąd ona w ogóle ma takie znajomości, kurde? Dobra. Odstaw ten kask. Tu mieszka właściciel mieszkania, w którym Ethan odciął sobie palec. Słaby trop, ale tylko tyle mamy. Okej. Zobaczymy, kim on jest. Też sprzedawał narkotyki, więc... Nie za dobrze to o nim świadczy. Na pewno to nie będzie jakiś taki normalny człowiek. Taki normalny Andrzej z... Cześć. Z Kotliny Kłodzkiej. Podobno sprzedaje pan dotropem. Bez recepty. No. Przykro mi, pomyliła się adres. O, nie, proszę poczekać. Naprawdę, potrzebuję pańskiej pomocy. Zapłacę. Trzeba było tak od razu. No to wejdzie. A jednak, dalej utrzymuje się w tym fachu. No w sumie pewnie są z tego sprzedawania narkotyków takie pieniądze, że ciężko by mu... O, gdzie ty się patrzysz mi na tyłek, dziadek, ty? Taki troszkę dziwnie wygląda, no. Nie zaufałbym mu za bardzo. Potrzebujesz moja droga. Kłopoty ze snem? Ile ci potrzeba? Bo ja wiem, 3, może 4 opakowania. No dobrze, żaden problem. Napijesz się? Właśnie szedłem sobie zrobić. Nie, dziękuję. Nie, dzięki. Alkohol łagodzi efekty uboczne, nie uważasz? Tak czy siak powinniśmy wypić za twój pierwszy zakup. Co ty tak nalegasz? O, ty! Może podrywam. Może to jest ten jedyny dla ciebie Madison. Może zostaw Ethana i zostań z tym dziadkiem. Popatrz, jaki wesoły. Nawet ubrał koszulę hawajską, jak ciągle pada deszcz. No. Nie no, lepiej nie pij. Pierwszy raz cię tutaj widzę. Skoro on sprzedaje leki w ogóle, to może mieć różne jakieś substancje typu tabletki gwałtu czy coś. To mętna okolica. Ludzie gadają. Nie, nawet... Może pan załatwić inne rodzaje leków? Wszystko ma cenę, moja droga. A ty masz swoją cenę? O kurczę, no popatrz. Daruj pan sobie. Chyba wpadliśmy mu w oko. Słyszałam, że wynajmuje pan ludziom mieszkania. Szukam czegoś. Przykro mi, skarbie, wszystko zajęte. O, ale mu się smutno zrobiło, kurczę. Przyszła do niego taka piękność i nie da się jej przekupić. A pewnie chciał tylko, żeby go przytuliła. No. Nie napijesz się? Nie, dziękuję. Nie chce mi się pić. O, chyba mu się to nie podoba. Piszę ci receptę. To zajmie sekundę. Zaczekaj. Okej. No dobra. To czekamy. O czym myślisz? O niczym nie myślisz? Dobra. To w sumie normalne u kobiet. Przepraszam. Rozejrzę się szybko po mieszkaniu. Może uda mi się coś znaleźć, zanim wróci. W tych szafkach może coś chował. Chociaż wątpię, żeby w pierwszej lepszej szafce chował jakieś ważne rzeczy, pewnie w biurze. Doktor interesuje się nieruchomościami, między innymi. No, skoro kupuje tyle mieszkania, to w sumie dobry biznes. Dobra lokata na przyszłość. Zdaje się, że na odchodne zabrał sobie niezły zapas leków. O kurde. Tu jest dość środków nasennych dla całej armii. Dobra. Gdzie tu jeszcze mamy... O, może tu coś będzie? Coś tu jest? Nic chyba nie ma. Okej. Okay. Czy doktorek może być zabójcą z origami? Jest coś w jego wyglądzie. A w sumie nawet o tym nie pomyślałem, ale bez kitu może coś takiego być.
wchodzimy do pokoi. Jak głośno, nie! Za głośno, to trzeba było powoli. O kurde. To potrwa sekundkę, a my już zwiedzamy jego mieszkanie. Dobra, koniec, wychodzimy stąd. Nie. Nie potrafi się troszkę poruszać. O, po cichu. Okej, teraz po cichu nam się udało. Szybko! Muszę coś znaleźć. Tu będzie. Albo on tu będzie. Opa, na luzie. O, nie, dobra, nie, na pewno w łazience nie trzyma. Chociaż może przy kibelku sobie czyta takie rzeczy na temat mieszkań. Dobra, dawaj. Nie, na pewno będzie w tym... Ajajajaj, tylko nie... Może rzucę okiem za te drzwi. Wcisnę mu jakiś kit, jak mnie przyłapie. No. Że na przykład nie chciałeś się położyć. No kurde, co ty tak zwiedzasz mieszkanie? Idź w dobrym kierunku, okej? Okay? Git. Tu coś może będzie. Jego wizytówka, tak? O, widzę, że często chyba odwiedza kluby jakieś. Siedź cicho. Jest blisko. W tej szafie? Rękawice chirurgiczne. Myślałam, że już nie pracuję w zawodzie. O kurde. To pewnie jakaś pamiątka po dawnych czasach. Kurde. Dobra, tu już nic nie będzie. Okej, wychodzimy stąd. Trochę się speszył, gdy nie chciałam pić. Coś mi mówi, że dobrze zrobiłam. No, coś też tak czuję, że mógł coś tam dosypać, bo jednak jest chętny na twoje ciałko. W kuchni coś będzie miał? Jak się przestraszyłem! O, w duszy, z baseballa jej przypaprał. Zobaczysz. O kurde. Jak się przestraszyłem, ja wale. Pierwszy raz w sumie jakiś dziadek mi z baseballa przypaprał i chce się na mnie rzucić. Jest tak napalony, że... Ale piwnicę to ma ładną w sumie. O, duszy. O kurde. Cześć, Matthew. Jeszcze jeden. O, ciekawe hobby sobie znalazł. Dawaj, krzyknij. Chociaż nie, bo to może go rajcuje, jak tak krzyczysz. Różne są fetysze. Ja na przykład się cieszę, jak dziewczyna gra w Minecraft. Dawaj, wyrwisz się w końcu, dawaj. Dawaj. Na lewo, na prawo, gdzie ty coś jest? Krzyknij. Matthew, budź się. Dawaj. Dawaj, jeszcze raz, krzyknij, krzycz, dawaj, Madison! Ale super. Co mi wpadnie w ręce? Nic nie da rady. Dawaj, a może... Ojej, kurewą. Takiego czegoś jeszcze nie używałam, ajajaj. Ogarnij się. Ale co ja mam zrobić? Matthew tempa pało! O! O, ktoś dzwoni, całe szczęście. Nie. Nie ruszaj się. Nie, okej, nie zamierzam odchodzić. Przyjemnie się tu leży. Gdybyś dał jeszcze jakąś poduszkę czy coś. Dobra, mamy mało czasu. Noga. O, ty daj mi swoje nogę. Okej, jest, już jest. Już jest dobrze. O, w duszy. Nie, powoli. O kurde, jaka zręczna noga. Bang. O, jak dobrze, że świadkowie Jehowy tutaj są, jejku. A wszyscy narzekają na nich. A kto wie, może ci świadek Jehowy uratuje życie. Przynajmniej do tego się przydają. A przecież nie mogę hejtować innych religii. Nie wypada tak. Dobra, przytrzymujemy X i dawaj teraz rączkę. Uwolnij sobie. I bum. Jest, jak... O, nie. Co, już koniec? Nie chciałeś spłukać o Słowie Bożym? O ty kurczę, ja ci dam. O, nie. X. Gdzie? Jak rzucił mnie. Oj. Ty gdzie po cyckach, ty? Morze, ty zboczeńcu. Zaraz jak ci wyjadę. To jest taki tor. Bang, jam jest tor. O kurde. Bang. Walcz. Pięknie. No czy nie. Mówię wam, nie pójdzie to. No, nie. Bek, dobrze, wyrwij się. I teraz w nogę, i w jaja mu przywal.
Jeszcze raz, pięknie, bardzo dobrze. Co, już nie te lata, starczy, już nie te lata. R1, ja ci dam mnie za nogę ciągnąć. A co z Matthew? Matthew, pomóż ten papo. Okej, pięknie. X, nie ma to tamto, we. Kuko, łek, pięknie. Wybek, wow. I krzy, o, i proszę, bang. Jeszcze chcesz walczyć, zaraz. Oj. Madison. Nie, jak zepsułem. Nie. Ona już nie żyje. Jak zepsułem. Masakra, ale on nie może być zabójcą origami, bo on dorosłych ludzi zabija też. A zabójca origami tylko dzieci. I to w taki drastyczny sposób. O, cię wale, dobra. Słuchajcie, to już koniec, ale powiedzcie mi, czy chcecie, żebym powtórzył cały rozdział i uratował Madison, czy dalej ciągnąć tak jak poszło teraz? Czy może jednak chcecie, żeby ona przetrwała? Napiszcie to w komentarzach i tak jak wy mi napiszecie, tak ja zrobię. Albo ją uratujemy, albo nie, no. To wy decydujecie, nawet, czy albo dobra, w opisie się szarpnę i dam wam link do ankiety. Będzie ona na pełzaczach zarodnikowych Jasia, czyli w mojej grupie. I tam będziecie mogli zadecydować, czy ratujemy Madison, czy też nie.